Wiesz, ja specjalnie się nie lubię, więc staram się jak najrzadziej się postrzegać. Tak, kiedyś zrobiłem taki film dokumentalny, który się nazywał Gadające Głowy. I zadawałem tam ludziom tylko dwa pytania. Kim jesteś i czego byś chciał? I oczywiście potem, jak już zrobiłem ten film, to się zastanowiłem sam nad tymi dwoma pytaniami. I właściwie, prawdę mówiąc, zrozumiałem, że nie potrafię na te pytania odpowiedzieć. Ani nie wiem, kim jestem, ani nie wiem, czego bym chciał. Jeżeli czegokolwiek bym chciał, to bym chciał spokoju, a właściwie nigdy go nie uzyskałem. I chyba wiem, że już go nigdy nie uzyskam. Czyli to, czego naprawdę chcę, nigdy nie będę miał.